This is my kingdom come. Witajcie moi kochani, z tej strony Bobru i witam was ponownie w grze Dust an Elysian Tale. Jak pamiętacie, ostatnio troszkę pobuszowaliśmy na lokacji, której nazwy już nie pamiętam, więc jestem bardzo dobry. Po Archer Pass poszliśmy do takiej lokacji, gdzie znaleźliśmy małego Corbina, który został wysłany tam z kolei przez... Gianniego. A co, coś on od nas chce? Please. Let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes. A tak, to ten co chce od nas 5 części z tych. Ostatnio byliśmy w Ividale Glen i tam 2 skarby pominęliśmy co najmniej, a reszta mapy jest, lokacja jest zrobiona 100%. W sumie nie wiem, czy iść już do Abadis, czy gdzieś indziej trzecie. Można zacząć stąd misję? Może idźmy się do Deadlight? Może tam? I zobaczmy naszą misję. 1000 kombosa z 1000 hitów zrobić. What in the box? Abadis. O właśnie, a nie, to nie to, to nie to. Abadis, no wszystko raz praktycznie do Abadis ciśnie. Tutaj to już raczej tylko przeszukanie. Ale tutaj to w sumie wrócimy, jak będziemy mieli trochę więcej... że tak powiem... kluczy, bo tam była taka klatka do otwarcia. Oraz coś do wspinania się, a my Intero jeszcze nie mamy. Więc no dobra, idziemy do Abadis Forest. Oczywiście pokazówka lokacji, żeby co by nas zachęcić trochę do zwiedzania. Haha, jasne. Safe na sam początek, miło. O! Całkiem przyjemnie się tnie tym dustem. Coraz to bardziej złożenie wyglądają te kombosy. Wow! Jak my z żarełkiem stoimy? Mamy 3 kurczaki, ale ogólnie z czasu jest strasznie ciężko w tej grze. To się nie wiem, czy to ja tak słabo umiem farmić, czy ja powinienem sprzedawać te materiały, czy co robić. Na jakimś najbliższym bossie trzeba będzie ten łańcuch zrobić. 1000 ciosów. Żeby dla dzieciaka stanęła kuśka z wrażeniem. Chainbro... Jezu Chryste. O. Child's Pendant. Naszyjnik jakiś. Fajnie. Tu gdzieś skarb będzie. Ale my już mamy strasznie dużo obrażenia jak na te impy. A z czym nie wziąłem pieniążka? Okej. O, spadliśmy. Dobra, zobaczmy może co jest na dole na początek. Czy też droga będzie... O, jakiś obóz. A my tutaj musimy ta bossa tych znaleźć chyba. Właśnie tych demonów. Dobra, jakoś to idzie, nie? Nie najgorzej, bym powiedział. O, skrzynia. Mamy klucz? Mamy. Otwieramy. Dużo tych orzeszków. Fajnie, będziemy mieli czym się healować. Bardzo fajnie, bym powiedział. O, ile one healują? Po 40. No niby bez szału, ale 400 HP mam do wyhealowania się.
Czyli taką prawie pełną pulę naszą jedną. Zawsze coś. Teraz się uleczmy może z raz. I idziemy teraz górą. Mam nadzieję, że tutaj będzie ciekawiej. Zresztą też było ciekawiej. Na dole. Co te woreczki dają? One dają klasę, czy expa, czy... jaką cholerę? O, sklep. Dobra, co tu koleś ma? 120. Childul Buggy. Ciekawie to wygląda. Mamy czy Child's Pendants. Plus 40 ataki. Co my nosimy? My to nosimy, czy nie? Switch to Cell Mode. Nie my. 50 ataków, 1, 2, ale to my lepsze nosimy według mnie. O wiele lepsze bym powiedział nawet. Bardzo fajne znalazłem, jeżeli tak wychodzi. Cotton West. Właśnie taki nosimy, no dobra, to tu w sumie nic ciekawego innego nie znajdziemy. Chyba, że może posprzedajemy trochę. Na przykład teraz mieliśmy sporo, co my tu jeszcze możemy? Barwnika trochę sprzedać. Na razie tak jest sprzedać, żeby trochę mieć, nie? A później się pomyśli... Jesteś droższy niż za 25? O, to za 50. No dobra, na razie odpuśćmy. To możemy jedno sprzedać. Watch my back, your friend. Dobra, lecimy dalej. Jeps, jeps. Ciekaw jestem fabuły tej gry. Tak ogólnie, jak ona się rozwinie. Na razie jest w sumie tak dosyć spokojnie. Typowy jakiś motyw nękany przez potwory wioski. Ale to się może zmienić. Czy ja nie mogę ten przejść? Nie, i tam jest klucz po drugiej stronie. Nie chcę tutaj na razie odpalać tej bombki. Czy ona i tak by się zrespiła, ale wiecie. Wiecie jak to jest z bombkami. Bombki mają charakter. Niekoniecznie spokojny. Jezu. Nisko spadliśmy. Tutaj będzie zejście w dół jakiś, tak? Tutaj znowu do przeugrania się, którego chyba jeszcze nie umiemy. Tutaj save. No. O! Oj, na nim to nie zawalimy. Myślę, że na nim tysiaka zawalimy, ale jak zobaczymy, jak dobijemy, to zwątpiłem. No i co? Taka długa droga? O, jakaś ciemność tam jest. One szybko atakują straszliwie te latające cholerstwa. Ciężko tego uniknąć jakoby. Dobra, tam jest dalsza droga. Zobaczmy jeszcze co na dłużej jest, bo tam klucz gdzieś był. I była też bombka do wysadzenia, więc liczę coś fajnego. Może zasejwujmy właśnie, żebyśmy padli, żeby nie robić całego odcinka od nowa praktycznie. Jestem ciekaw, kiedy nauczymy się wspinać oraz te takie mniejsze obszary na kucaka przychodzić. Dobra. Kolejna bomba. Kluczyk. Ale jest jeszcze jedno miejsce, w którym nie byłem. A konkretnie to jest tutaj chyba, tak?
A to, że my nie umiemy w duet atakować. Co tu jest? A nie, tutaj da się zeskoczyć. Czy nie da się? Nie, nasz das coś dziwnego robi. Chyba tutaj trzeba było rozbić to. To pójdzie tak? Nie. No cóż, trudno się mówi. Tędy nie przyjdziemy. Nie. Idziemy tędy, to widocznie jest nam przeznaczone na ten moment. A Buddy's Forest. Ciekawa lokacja. To jest dość ciemno się robi, ciekawe. A nie, to po prostu była taka jaskinia. Przejście skalne. O, woda. W końcu wydostaliśmy się z tych jaskiń. O co chodzi? Boisz się ciemności? Ha, ja się śmieję z ciemności, ale właściwie to ja się boję wysokości. Wait, heights? How is that possible? You fly all the time, everywhere. Czekaj, wysokości? Ale jak to możliwe? Ty przecież latasz cały czas, wszędzie. Aha. O, rzeczywiście? Musiałem zapomnieć. Tak jak ty mogłeś zapomnieć, że możesz spaść w każdej chwili. Nigdy nie patrzyłem na to z tej strony. Jesteś interesującą osobą, Fidget. Interesujące stworzenie, może tak to lepiej zabrzmi. O, co to tam było? Wow! Jezu! Jakieś ochydztwo. Te hajdy mi nie chcą wypadać. O, kolejne. Wow! Co się stało? Chyba żart, że on mnie tak wysoko walnął. Na dole coś łazi. Jej! What the fuck? Ale chamstwo. Ale pierdzielone chamstwo. Dobra, może... Kupię sobie trzy takie. Ale póki co będę używał nie tego, tylko tego. Jakie chamstwo to było. No i potem dalej nie da się wspinać. Czyli kolejne miejsce, do którego nie da się wspinać. No super. Save teleport. Save'niemy sobie. Dobra. Te slimy to są mocne bestie. Bardzo mocne bym powiedział. Wow. To śmieszne, jak nas tak w górę wyrzuca. Jakieś materiały drapią. Wow. Jest. Level up. Podbijmy sobie znowu atak i to bardzo mocno wzrośnie ten atak. Wow. Później defensę podbijemy. Tu już jak się podbija, to statystyka to naprawdę ona rośnie jak szalona. Wow. Na dwa hity lecą. Świetne. Jeszcze dalej. Jeszcze bardziej w głąb lasu.
Wow, oj to te meduzy. Ładnie, bez spadaje na ziemię, jak przykróciliśmy. Dobra, lecimy dalej. Szpulka. Co tutaj mamy? Kolejny save. Ten save by mógł być już na zakończenie odcinka, wow. W sensie tutaj byśmy mogli się zasejwować pod koniec odcinka jeszcze. Nie wiem, czy znajdziemy kolejny save w 5 minut. Więc tutaj coś się wrócimy. Wróciliśmy. Teraz mam takie wrażenie, że my po prostu przecinamy się przez masło, przez te potwory. Przez tych ludzi, chciałem powiedzieć. Co się stało? Fidget? Coś jest nie tak? Co jej? A została wyciszona i nie możesz rzucać tych swoich tych kulek. Ale coś się to minie zaraz. To naprawdę straszne, naprawdę straszne. Nie wie, teraz nie wie, czy sobie poradzi. Słuchajcie, rzeczywiście, nie może. Ale jazda. Dobra, tutaj może być to, o co nas prosiła kowalka. O, ale tutaj trzeba spróbować tego. Trzeba nam tutaj, o właśnie tego. No nie! Cię nas wywaliło w ogóle. Dobra. Dawać. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Wow. Co to jest? Wow, choć hologram z Hayley oczywiście, to kowalką. Czy mnie słyszysz? Hej, czy to ty? Skąd ty do mnie rozmawiasz? Zarobu. demon, demoniczny kowal to najgorszy rodzaj kowala. Czy możesz się uspokoić? Jestem w domu z Maddie'm. Widzę, że znaleźliście ostatni przekaźnik mojego ojca. Tak, i wygląda na to, że on działa. Teraz będziecie mogli tworzyć przedmioty prosto ze swojego ekwipunku. Teraz Dust, to nie znaczy, że masz mnie odwiedzać na żywo, na górze, ale przynajmniej będę mogła teraz obserwować was i pomóc, kiedykolwiek będziecie potrzebowali pomocy. Oczywiście, Hayley, bardzo doceniam tą pomoc. Fajnie. Więc możemy teraz craftować temki praktycznie ataką na dziko. To jest ten most. Dobra. Hajs się sypie. O! Dobra. Leżysz, typie. A jak się sypie, leżysz, typie. Jakiś blueprint nam wypadł.
To jest skrzynia ze skarbem. Strasznie kiepsko stoimy z tymi kluczami. Co zdobędziemy jakiś, żeby otworzyć tamten długi, to wiecie. Żeby otworzyć tamtą klatkę w pierwszej lokacji, to od razu gdzieś wykorzystujemy. A trzy aż cztery tam. A nie mam kasy, żeby kupować po 6000 hasło klucze w sklepach. Znaczy to hajsu najzwyczajniej w świecie nie mamy. Co tutaj mamy? Musimy się zbliżać. Skąd wiesz? Spójrz. Daj, możemy uratować ocalałych. Resztę. Pośpieszmy się. Dobra. No w sumie hajs to mamy 2000. Dawno nie mieliśmy takiej sumy. W ogóle nie wiem, czy mieliśmy taką sumę. Kolejny klucz. Wow. To jest dalej droga. Tam przy czymś wcześniej było. A tutaj ja? O. Jakaś notka. A i to jest sklep przy okazji. Ale w sumie nam nie jest potrzebny. Żarcia trochę mamy. Ogólnie zapasów. No i tutaj możemy skończyć się na luzie. Chociaż jesteśmy blisko celu, ale tak sporo zrobiliśmy w tym odcinku. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Wow! Spadajcie! Chcę zacząć odcinek, goddammit. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapominajcie o łapce w górę, bo to naprawdę motywuje. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie. No i do kolejnych odcinków z gry Dust an Elysian Tale. Trzymajcie się, hej!